czas świątecznych spotkań wiemy, że znów na stole zjawi się coś, co przypomni nam dzieciństwa beztroskiego okres, kiedy zapachów pełen słodkich dom promieniał ciepłem, a babcinej zupy niecny czar za noc do stołu wodził, lecz gdyby tak zmienić coś, czy ktoś zaśpiewa, głód się rodzi. Co by stało się, jeżeli by do stołu zamiast karpia brać mamusi surowe ryby w ryżu, co po japońsku zwą się sushi? Jak zareaguje tata i ze złości czy go wnet pokryje zędra? Pietruszkę ty zastąpi w supie, ej kolendra, kolendra. Czasami myślę, czemu na tym stole 12 potraw musi być, 12 różnych dań. Dlaczego same śledzie w galarecie i ość, co nagle wchodzi w krtań, i ten bezgłowy karp? A gdyby tak zamienić raz tradycji schemat, nowy smak? Gdyby jednak zmienić coś, czy ktoś zaśpiewa, głód się rodzi? Co by stało się, jeżeli by do stołu zamiast karpia brać mamusi surowe ryby w ryżu, co po japońsku zwą się sushi? Jak zareaguje tata i ze złości czy go wnet pokryje zędra? Pietruszkę gdy zastąpi w supie, ej kolendra, kolendra. Czy obrazić może się i nie śpiąc się przygoni nocne mary, kiedy w pierogach miejscu postawisz ostre żółte kary? Czy narażać się opłaca i czy całe święta poszłyby na marne, jeżeli by zamienić bigos porcją chili con carne?